roku bierzemy udział już w 12 edycji Nocy Biologów i jesteśmy jedną z 35 placówek naukowych, która bierze udział w tej akcji. No zdecydowanie u nas jest ta część biotechnologiczna, przede wszystkim różnego rodzaju mikroorganizmy, które możemy zauważyć w kropli wody, również w kałużach, śniegu. Natomiast na Oleskiej w Instytucie Biologii mamy już do czynienia z botaniką, z paleobiologią, także jest mnóstwo wykładów oraz laboratoriów, w których możemy wziąć udział. W tym roku jest zdecydowanie ogromna frekwencja. Myślę, że to przez to, że w tym roku w końcu możemy spotkać się stacjonarnie. Mi się podoba głównie to, że ja jako student mogę też wykazać jakąś inicjatywą. Mogę wymyślić swoje własne warsztaty, przedstawić moje umiejętności, już takie manualne w laboratorium, bo na przykład my robiliśmy dzisiaj posiewy mikrobiologiczne, więc to jest fajna okazja do przećwiczenia, do no gdzieś tam nabrania też doświadczenia w samym laboratorium, więc to jest fajna rzecz. Jak co roku jesteśmy też na ulicy Oleskiej w Instytucie Biologii. Tutaj swoje warsztaty, zajęcia prowadzą właśnie pracownicy Instytutu Biologii, w tym Zespół Badań Paleobiologicznych. My dzisiaj przygotowaliśmy zajęcia dla najmłodszych, warsztat młodego paleontologa, ale też takie eksperymenty społeczne dotyczące tego, jak efektywnie się uczyć, bo wielokrotne czytanie, to co najczęściej robimy w szkole, nie jest najbardziej efektywną metodą nauczania. Sprawdziliśmy też, jak mogły powstawać opowieści o smokach, stworzeniach, które według współczesnej wiedzy naukowej nigdy nie istniały, ale znamy je z opowieści z każdego zakątka kuli ziemskiej. Mamy bardzo bogaty program w tym roku, mnóstwo warsztatów, wykładów, zajęć laboratoryjnych, pokazów, ale też eksperymenty społeczne. Bardzo się cieszymy, że Noc Biologów cieszy się dużym zainteresowaniem i z tego miejsca myślę, że już mogę zaprosić na przyszłoroczną Noc Biologów, także zapraszamy serdecznie.